Siemano kolano, dzień dobry, witam was ludziska gorąco, Nojanu z tej strony i zapraszam na kolejny już oficjalnie ostatni odcinek z kampanii polską Rzecz Jasna pod Husarię w Roar of Conquest. Poza tym zapraszam na potężny instant gaming, a tymczasem mamy komunikat o powstaniu gotyckiego pancerza. Zwróć uwagę, jest już rok 1450, za 3 lata powinien lorowo upaść Konstantynopol, tyle że od Bizancjum, nie od Polaków, ale na pewno nie upadnie, bo Osmanowie za dobrze sobie nie radzą, w ogóle nie mają wojska na granicy, no stypa przepotężna, tu jedynie Francja nas coś tam kąsa na północy, krzyżacy podeszli, atakują, ale przegrywają. Był też epizod Wojny z Papieżem, w ogóle to było kurde komiczne, bo gram sobie tak normalnie, skipuję tury, ogólnie tury leciały tak, że nie olewałem budowli, teraz w tej turze się już skończyło w wielu miejscach, ale jako tako wydawałem kasę zaraz na budowanie, żeby nie było biedy, żeby nie było przypału. No i w miarę się tam rozwinąłem, ale tak naprawdę moja gra ograniczała się wyłącznie do budowy i skipowania tur, żeby jak najszybciej do tego dotrzeć, no i wreszcie dotarliśmy. Ale był moment, że papież mnie napadł, zaatakował ludziska Wrocław i czujecie, że gość mnie zaatakował i od razu za to dał mi ekskomunikę porąbane. Nie dość, że mi wojnę powiedział, to jeszcze dostałem klątwę. No super. No ale to nas nie interesuje. Nas interesuje, uwaga, dostęp do Husarii! Winged Hussars oraz Polish Guard, czyli chyba tacy, no niby, nie wiem, pancerni, coś takiego. No przepotężna jednostka, mocniejsza niż sama w sobie Husaria. Zobaczcie, pancerz, no oni to mają faktycznie gotycki. Pełna płyta, 20 armoru. Husaria z kolei, no jest mobilniejsza, ale ogólnie jest to gorsza jednostka. Za to straszy wrogą jazdy, czyli ma ten sam efekt, co ci niemieccy rycerze i to jest bardzo mocne, bo wiecie, może i mają szarżę troszeczkę lepszą, ale często brakuje no tego damage, żeby... Często damage i tak nie jest wystarczający, żeby złamać oponenta, a kiedy jest ten bonus, to naprawdę jest potężnie. Wobec czego? Remieślnik 3 tury, mam do nich dostęp w kilku miejscach. Trzeba było wybudować koszarę na maksymalny poziom, też mi to widzowie pisali, więc dzięki wielkie, bo w większości miejsc miałem to na poziomie 3 i trzeba było dobić na 5. To trwało jakieś chyba 12 tur, bo z 3 na 4 6 i z 4 na 5 kolejne 6. No i mamy! Mamy! Dobra, jeszcze w Skopie, nie Skopie, to jest fortece, bo jedynie da się ich robić chyba w Cytadeli. Nie jestem pewny, ale prawdopodobnie tak, bo wymagane jest... No, wymagane są stajnie te najwyższe, dlatego analogicznie też musi być Cytadela. Dobra, Sofia. Dawaj, 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 dawaj. O, mamy też to od razu. Bierzemy sobie, czemu nie? Organki mogą być. W Koryncie mamy też jeszcze jednostkę i chyba to byłoby na tyle... Nie, jeszcze, przepraszam, tutaj. A pozostałe osady to są tak naprawdę... Co? Tutaj, no, dopiero się budują. To jest... Warat się niedawno ulepszył na Cytadele, no... Niestety, jak widać, jeszcze trzeba poczekać, no ale co, jest jaki jest, zróbmy sobie za to generała, niech będzie, przyda się kolega. I myślę, że teraz zrobię kolejnego klipa i tym klipem już magicznie nas teleportuje do bitwy, pewnie z Imperium Osmańskim. Drodzy Państwo, czas nastał, armia z Husarią skomponowana, co prawda dwie skromne jednostki, ale tutaj w Anatolii mamy nieco lepszą siłę, która dysponuje 3 oddziałami Husarii, 3 oddziałami pancernych, no i jeszcze jebitą artylerią, więc nie mogę się doczekać, aż wpadnę na Osmanów. Przy okazji komunikat na temat zniszczenia Gruzji idealnie się składa. Akurat Gruzją zaczynamy kampanię w Medieval Kingdoms w przyszłym tygodniu, wobec czego pomścimy tych Gruzinów i zaczniemy sobie na Kaukazie, atakując wszystko dookoła. A tymczasem czas na wojnę z Francuzami. No i panie generale, wolałbym, żebyś ty jednak tu się nie pojawiał, więc ja ciebie nie chcę w armii. Chryste panie, no co to kurwica jest? No taka armia, no dobra, no możemy się bić z czymś takim. Też dodam wam, że mamy dostęp do nowej piechoty. Nie jest to nic specjalnego, ale po prostu lepsza, trochę lepsza piechota, no trochę lepsza, no zarąbista piechota w ogóle, tu też ci są dostępni. Mega mało się na nich czeka, więc ta jednostka jest no bardzo dobra. I tak, tą piechotą są halabardnicy, super, szkoda, że teraz inne frakcje miały ich dostępnych na około 100 tur temu, dlatego lekki przypał, ale dobra. Zacznijmy tą bitwę tak w pełni od samego początku, żeby poczuć ten klimat, żeby ładnie nasze nowiutkie oddziały rozstawić. No i co, normalnie bym skończył, gdybym nie chciał do tej Husarii dojść odcinek i tak dzisiaj, bo sobie zaplanowałem właśnie, że na tym 35 skończymy, ale jednak, no nie żałuję tej decyzji. Troszkę wam powiem, trwało to skipowanie, bo dużo frakcji, mega mnie dużo frakcji atakowało, dużo się rzeczy wydarzyło, też te fiutki Osmanowie z Francuzami sojusz przeciwko mnie założyli, jakoś chyba, no, wyczuli w kościach, co się święci, no i tak wyszło.
A więc zaraz wam zrobię prezentację, tylko najpierw sobie wszystko tutaj ładnie ustawię. No i chciałbym się najchętniej ustawić gdzieś tak tutaj, żeby też... A, no, dawaj, jakoś tak się ustaw, tylko musi być... Nie, musimy tu, bo tu jest spadek. Następnie armatki po stronie, albo nie, tak sobie równo je ułóżmy. Tutaj będą organki, jedna armatki obok, elegancko, drugie organki tutaj, cyk, cyk, cyk i... Poczekaj, szefie, bym się lekko pomylił. O, miało być w tej kolejności. Dobra, ładnie wszystko ustawione. Macie normalnie strzelać wedle uznania bez problemu. Mamy tutaj też samą taką piechotę, więc no jest na spokojnie. Chyba nie daje żadnych jednostek przed artylerię. Wydaje mi się, że nic nie ma szans dojść, plus no jeśli by spróbowało, to oczywiście... Oberwie od kawalerii. Już ją widzę i już mi się podoba. No ja też wiedziałem, jak oni wyglądają, bo przecież miniaturkę robiłem pod tą serię właśnie korzystając z tych gentlemanów. A więc spoko. Dobra, to jest też zrobiłem taką zwykłą jazdę, żeby mieć porównanie. Faktycznie postaram się zrobić jednocześnie szarże rycerzami naszymi dawnymi i szarże husarią oraz pancernymi i sprawdzimy, jaka jest różnica w jakości. No i to są nasi rzekomo pancerni, Polish Guard. To ładna jazda. Taki typowy, ciężko zbrojny, w pełnej płycie rycerz, ale tak naprawdę nic specjalnego. Za to tutaj, no mamy coś specjalnego. Oj, mamy coś bardzo specjalnego. Długie kopie, potężne. Tutaj sztandar na górze, wielki polski. I co, kolego? Idziesz do mnie, czy nie idziesz? Francuzie jeden, masz no, bardzo ciekawą armię, piechoty. No i pan Francuz chyba nie chce do mnie podejść, ale spokojnie, my go sprowokujemy. Jak widać, dużo ma tutaj tych strzelców, a więc cała jazda. Niech teraz podjedzie, tak gdzieś się tu ustawi. Chyba, że ty do mnie jednak idziesz, co kolego? Idziesz czy nie idziesz? No dawaj, chodź, dawaj, fajne wzgórze, wygodne. Nie chcę podejść. W porządeczku, ja podejdę. Też dobrze, że tą, wiecie, serię skończymy, ponieważ jak zaczniemy teraz sobie tą Gruzję, no to będzie dalej jedna seria na kanale z Gruzji, druga będzie z Szogunika. Z tym, że Szogunik też powolutku będziemy kończyli, podbijając oczywiście całą mapę. No i pod koniec miesiąca zamierzam pykać w Manor Lorda. Najpierw sobie gramy go na streamie, żeby się nauczyć. Jak już zrobię pierwszą transmisję, to też nagrywam film i będzie ładnie. Też w maju chyba ma wyjść bodajże Ghost of Tsushima na kompa. Na peceta, bo była dotychczas ta giera na konsoli. No i bardzo bym chciał to ograć. Czekałem na to długo, aż wyjdzie. I wreszcie to się wydarzy. Tylko nie wiem, czy zrobić to jak już na streamie, czy jak. No tego nie wiem. Dobra, to tak. Ekipa ustawiona. Dawaj jeszcze raz 6, żeby się w pełni ustawili. No i ładnie. Teraz cele wyznaczmy po kolei. Oni są ustawieni tak o, więc zróbmy to na pauzie, żeby było dobrze. Chłopcze, chło. Albo nie, inaczej. Czekaj. Więc tak, husaria wjeżdża w tą jednostkę. Wjeżdżasz sobie w nich. Teraz tak, oddział rycerzy, zwykły, najprostszy, wjeżdża sobie w nich oczywiście. Państwo pancerni atakują środek formacji oponenta. Teraz druga jednostka husarii wbija się znowu w tych kolesi. I tu są już ci łucznicy. No to idealnie możemy wysłać właśnie rycerzy polskich. To co? Rozpędzamy się? Na szybkości lecimy tam. Jak ci łucznicy wyglądają? No, mega ładna jednostka. Naprawdę wizualnie świetna sprawa. Ciekawe mnie, skąd oni pochodzą. Kto ich stworzył, bo wątpię, żeby to była jednostka z podstawki. Prawdopodobnie z którejś modyfikacji, ale nie wiem której. Czy Stainless Steel? A właśnie, wyszedł też nowy update do submoda SS Heap, do Stainless Steela. Nie wiem, czy widzieliście. Ja tam teraz dołączyłem sobie do jakiejś grupy na Facebooku medievalowej, no i staram się ogólnie śledzić Total War'y i zobaczmy też ich odporność na ostrzał kuszników. No i widzę, że im praktycznie nic nie... O kurwa! Nie zrobili. Przepraszam najserdeczniej za wulgaryzm, ale francuscy arbaleci... Do nerfa to! Oni mają 20 pancerza! Dobrze, ale nieważne, ja bym chciał tutaj pauzę, bo właśnie się husaria wbija i możemy tego przeoczyć na razy 2. Na razy 0,5. O! Pato! Wjechali, a tutaj też się właśnie wbijają. No i dojazd! Skrzydełka potężne, w ogóle takie czarne te skrzydła. Nieźle. Jakieś kurcze wrony, kruki brali. A ci to wjechali tak ledwo, tak bardzo ledwo, ale wjechali dosyć konkretnie, zobaczcie. Dużo ubili na dzień dobry. Mam wrażenie, że więcej chyba niż husaria, no bo tych jest 120. A nasi zwykli rycerze to też dosyć dobrze sobie poradzili, więc tą szarżą zarąbałem 20% wrogiej armii i praktycznie cały frontline oponentów padł. Udało się jedną szarżą pod górkę
ich złamać, czajcie? A teraz sprawdźmy sobie razem z odwrotem ewentualnym, bo też jest bardzo istotne, żeby umieli się wycofać bez jakichś większych strat. No bo co, szarżą poszły im na spokojnie, tutaj mamy już tych halabardników. Dobra, dawaj razy dwa, wycofujemy się i czekamy aż do nas podejdą. Zrobimy wtedy jeszcze jedną szarżę, kiedy nie będą stali tak w wygodnej pozycji, a kiedy będą... Ty, Boże, to jest moja armia, ja się wystraszyłem przez sekundę, patrzę co to stoi, kurde, dużo flag. Motylanoga, to moi, to są moje ziomale. Dobra, no i co, idą. Wiecie, to była taka szarża nie w pełnej... Nie wykorzystaliśmy pewnej możliwości, bo na dobrą sprawę... No stali przygotowani na to, na wysokości, tak naprawdę, kiedy się wbijemy na nich w ruchu, albo kiedy będą walczyli z pilotą, to wtedy coś im zrobimy, więc tak. Bierzcie tutaj gościu. Teraz pancernych wysłamy sobie na tych kolesi i was możemy jeszcze spróbować na Scots Guard. Dobra, leć, leć gościu, do boju, tu już artyleria, rozpoczynamy meksykański ostrzał. No i co, nie dojdą, ale bym chciał zobaczyć jazdę husari teraz. Patrzcie, jadą, są w ogóle szybcy, zobaczcie, bardzo mobilni, no. Mają szabelkę, pokaż mi pauzę, jak to wygląda z bliska. No piękny oddział, ale też nie jest z tego moda, nie wiem, oni są z potopu? Bo w potem kiedyś graliśmy, bardzo fajna modyfikacja. Może kiedyś wrócimy, tylko pamiętam, że właśnie rozgrywka polską no skończyła się w Ameryce. Niestety, jakkolwiek to brzmi, dobra, tam się wbijemy w nich. Ty kolego, dawaj tutaj i... Patrzcie, opuszcza, normalnie, kopie. No i to są halabardnicy, ale ładnie weszło chyba. No kurde, jak w halabardników, szarża jazdą, która nie jest aż taka turbo broken, to naprawdę nice. A tutaj... No tutaj myślę, że wyszło w ogóle jeszcze mocniej, bo oni nam prawdopodobnie nic nie zrobią z tej jeździe, a z kolei no husaria może trochę oberwać, niestety są jednak na ten ostrzał podatki. Tutaj się wbiłem w nich i widzę, że rozwaliłem jego okuszników, doskonale. I już 6% armii skasowane. Dobra, cofaj się kolego, no ale ta jazda też obrywa, no halabardy w zwarciu wiadomo, że są papierowe. Dobra, cofnijmy się, niech teraz nasze organki i reszta artylerii do nich kasuje, bo są no tak ustawieni idealnie. No patrzcie to. No idealnie stoją na takiej odległości, że możemy ich kasować potężną siłą. Dobra, tutaj nasza jazda się lekko nudzi i ja bym proponował teraz zrobić taki myk i taką grupową, masową szarżę, żeby każdy sobie znalazł jakiś cel obok siebie. To czekajcie, zróbmy to na pauzie, żeby dobrze weszło. I tak, bierzesz chłopie tutaj, bierzesz gościu gdzieś od tej strony, wasza trójka może tu się wbić, no i jeszcze ten oddział jedzie tam. Wszyscy na szarży maksymalnej, ty możesz w ogóle wjechać w jego kuszników. Jacy są tu ustawieni. I francuskie halabardy, no witamy serdecznie. Jak tam się teraz pójdzie kolego, obronisz się czy nie? Zobaczmy najpierw szarże husarii znowu. I jednocześnie, o, szarże pancernych. W ogóle pancernie to no faktycznie historycznie, tak mi kiedyś kumpel mówił. Nie wiem, nie jestem jakimś znawcą historii Polski, że to oni byli faktycznymi prosami. Husaria troszeczkę przehypowana, ale pancerni to były czady. No i co? Steady, morale wysokie. No tutaj też panowie steady. No dobra, my możemy zrobić teraz jeszcze inną sytuację, inny test. Już jazda będzie pobijana, ale czemu nie? Wysłamy naszych rycerzy, żeby powiązali w walce w zwarciu jego oponentów. I zaraz będę chciał spróbować się w nich wbić od tyłu. No i zobaczymy, jaki będzie atak, robiąc taki myk. Więc co, cofamy się wszystkimi, jak leci. Artyleria niech dalej wali. No idzie ładnie, idzie ładnie. Tutaj wiadomo, że nie gramy pod wyniki, pod statystyki, tylko pod pokazówę. No kurde, pato. No spierdzik, uciekaj kolego! Motyla noga. Dobra, odpuścił, odpuścił. I ty, bo się łamią, panowie. To nie ma czego w ogóle robić. Zaraz będzie bitwa z Osmanami. No i powiedzmy, że... Chcemy, żeby... Tak, husaria wbiła się tutaj. Ci, żeby się wbili tam. I zobaczmy, ci jeszcze mogą pomóc mniej więcej na środku. Tych siedmiu też ich tam pomoże. A rycerze... Panowie, do tyłu, do tyłu. No i zobaczmy, zobaczmy, co tam zrobią rycerze. Poczekaj, pauza. No już to niby nie jest... No czemu było raz 6? Niby to nie jest tak do końca od pleców, bo już się zdążyli obrócić. Ej, ładnie AI zadziałało. Bo naprawdę, w Attili komputer by stał i by dało się wbić od pleców. A tutaj, proszę, nie dał się. W ogóle moja pilota została zmasakrowana. Ale to najprawdopodobniej przez ostrzał artyleryjski. Dobra, czyli jak się tak gra na retarda, jak teraz, że wysyłam jednostki w miarę na chama, po prostu byleby do przodu, no to tak nie działa, to nie, to jednak jest to mocna jazda, ale trzeba dobrze ich użyć, no strzelców na spokojnie sobie radzą, ale no trzeba pograć mądrze, żeby ten potencjał wykorzystać. To co, sobie ich tutaj dobijmy, no i możemy za momencik zaatakować Imperium Osmańskie, więc kończymy turę i dojeżdżamy, dojeżdżamy
władców. Oje, miałeś go tam dobić, władców z Azji Mniejszej. No, ci tam się pewnie wyrąbią troszkę generałowie. O, wróg generał padł. Dobra, nasz też zginął, niestety. W ogóle kto to był? W ciekawości to był jakiś tam Mecimir. Ach, nieistotne. Jakiś kolo. Losowy pewnie, ziomo. Dobra, dobimy tamtych. I czas zatkować Imperium Osmańskie. Drodzy Państwo, wcześniej to była zabawa, pokazówa, teraz czas na prawdziwą bitwę, prawdziwy tryhard. No i mamy tutaj armię Janczarów w dużej mierze, wobec czego atak na nich bezpośrednio może być potężny, tylko też nieprzyjaciel dysponuje wielkimi bombardami i najprawdopodobniej znajdujemy się w ich zasięgu i idzie do nas! Dobrze! Dobrze! A więc wycofam sobie moją artylerię. Plan jest taki, żeby teraz faktycznie skorzystać z potencjału naszej kawalerii, a nie armat. A więc wy, panowie, macie teraz podjechać tutaj sobie na spokojnie. Pancernik są po jednej stronie, husaria po drugiej. Jeszcze dostanie Turek drugą armię. W ogóle z 5 Turków skipowałem, żeby go dorwać. Naprawdę, no nie chciałbyś z miasta. No, wystrasuj się. Proponował nam rozejm. W międzyczasie Ilhanici wjechali i go też zaatakowali. Nie zak jest, ale na szczęście udało się pana Turka dorwać. No i teraz już go nic przede mną nie uchroni. Ha, ha, ha. Okej, podejdźmy jakoś tak. No, walą potężnie Janczarzy, ale spokojnie, zaraz my ich walniemy potężniej. I tutaj mamy ormiańską jazdę. Tam idzie w ogóle druga armia, więc dosyć, kurczę, dużo tych Turków idzie. Ale w razie czego się wycofamy i dokończymy dzieła wagonami. A cztery wagony plus organki, to jest, ludziska, no naprawdę potężna rzeź. Tego się nie będzie dało zatrzymać. Nie ma najmniejszej szansy, żeby byli w stanie. Okej, piechoto, idziesz do przodu. Raszuj ich tam. Kawaleria może na speedzie już podjechać. Chyba, że poczekamy, aż podejdzie druga armia. W sumie to jest piechota. To by się bardziej zblobowali. Wiecie co? To nie brzmi jak zły pomysł, serio. Dobra, na razie postaramy się to utrzymać, linię. Mam nadzieję, że się uda to zrobić. W końcu to jest nasza najlepsza piechota. Nie licząc tych nowiutkich halabardników, ale do nich jeszcze dostępu mi się, no, nie udało ogarnąć. Dlatego ci są tak naprawdę najlepsi dostępni. I co? Morale macie niskie. Oj, czekać nie możemy, bo Osmanowie no są groźni. Na automacie w ogóle pokazywało, że bitwa jest totalnie na easy do wygrania, więc nieźle. To co, wbijamy się od tej strony. Pancerni, panowie, tu macie turkmeńską jazdę. Wbijamy się z boku o tu. Wbijamy się o tak. No i pokaż mi, szarże. Kawaleria, husaria do boju! Pokonać Osmanów! 1683! Sobieski! To my! To ci wrogowie! Kara Mustafa nimi dowodzi! Dostanie za bitwę w nagrodę jedwabny szal na szyję. Opa to! No i elegancja! Nie no, Osmanowie są zbyt słabi, no ludzie, no z czym do ludzi. Ale tak, kurczę, mam powiedzieć, że tej piechoty za dużo nie mamy. Możemy tak dla pewności włączyć, żeby nie było artylerii, by się do nas nie zbliżyli. Żeby na przypadkiem ten Wiedeń nie stał się Warną, bo będzie gorzej. Okej, to się wbiliśmy, no i zostali praktycznie zmasakrowani. Teraz tak, kolego, wbijesz się w katapultę, ty lecisz sobie w tamtych łuczników, a ten oddział może wparować w jego Shock Infantry. Tak, ach, chcęcik wjechał. Nie no, kurde. My tu gramy Polakami, musimy mieć potężny polski, słowiański akcent. Cofaj. Oj, bodyguard! Gonimy gościa. Chodź. Ty się teraz przestaw i zobaczcie, jest ostrzał. Dojdą Janczarzy czy nie? Tak, no my nie miałem szans, chociaż... Czekaj, boże, to piechota się łamie. Już myślałem, że artyleria, ale miałem przez sekundę takie zdziwienie. Dobra, tutaj tak, husaria troszkę się zblokowała przez tych arkebuzerów. Proponuję się teraz wycofać, przegrupować lekko siły. Ci się wbili i oddział wroga zmiażdżyli. Teraz nie wiem, czy dam radę... A nie zmiażdżyli jeszcze. Ale co, dam radę opuścić kopię i zrobić wbite w nich? No, teoretycznie są w stanie. Nie, wyjęli szable. Dobra, cofamy się. Do tyłu get back. Straty większe obecnie ponieśliśmy niż oni. Lipa trochę. O Boże, i ci będą tak do nas stali... Będą przed nami stali... Chcieli bić się na dystans, bo oni mają muszkiety. Ja pieprzę! Jaka rzeź! A najlepsze jest to, że mamy tyle amunicji. Cudownie. Dobra, dobij katapulty. Wy gdzieś tam. Jak tam pancerni sobie radzą? Nie najgorzej. O, szefie! Dawaj, to się wbijaj, koniecznie. Wy, teraz się musimy przestawić, bo tutaj walka trwa z tym generałem. Ale on praktycznie jest już zmasakrowany. No to zapraszamy, panowie. Zapraszamy tutaj do nas. Będzie miło. Do pomocy mogę też jeszcze tam jazdę dosłać, żeby się przypadkiem tak nie nudziła. No i wrogi dowódca stał skasowany.
Pancernika ubili, tak? Łowcy generałów osmańskich, nice. Tu mamy armatki, tu mamy Shock Infantry i Shock Infantry, co nie mają w ogóle? Ty, bo to jest anti... kawaleria jednostka. Oni mają tą broń drzewcową, nie zwróćcie uwagi na to za bardzo. Dobra, tak na nie się wbijam, jakby do siebie wjeżdżał. A tu proszę, kontra potężna. No ale dobra, generał nie żyje, mamy jazdę, która się ładnie wbiła i jeszcze zmniejsza morale. Coś to zmieni? A, no nie, bo idzie nie najgorzej. Dobra, to wbijam się teraz w tych łuczników. Tutaj na razie stąd się za bardzo nie ruszajmy. Złamali się jedni pancerni. Ała, to ci, co się wbili w tamtych. No to kurde niedobrze. A więc pokazujmy to oddział słabe Spear Militia. Tutaj robimy wjazd. Dobra, wjechaliśmy. A, bo to jest ten generał, ale to jest ten, co zginął. Chyba tak. No to się tu przestawmy. Jedziemy w tym kierunku. Husario, do tyłu. Jest ich tutaj bardzo dużo, bo to są dwie armie, tak naprawdę. Kontra moja jedna. Musimy się wesprzeć na pewno tymi jednostkami. I co z naszymi wagonami? To jest super, że... one nie działają tak jak zwykła jednostka artyleryjska. Jeśli Bruki ją raszuje, to spoko, walą ci z tyłu i jest Antelanta, nie podejdą. Nie mają szans, w razie, bo organki są obok, ich tam dobijają. Tu weszła szarża, broken, dobrze. Oj, spieprzyłem szarżę, ale spoko, bo się złamali chyba tak od razu. Na dzień dobry. To co, husaria, cofasz się? Cofaj się, ta jazda. No, w nich, czy się chce wbić, wiesz co, kolego? A spróbuj wbić się w nich, co? Bo wtedy... z dwóch stron uderzymy, tylko musimy na chwileczkę przytankować trochę obrażeń ciężką jazdą. Teraz się cofnąć w kierunku łuczników i mam nadzieję, że udało się odwrócić ich uwagę tak, żeby lepsza jazda wbiła się niepostrzeżenie. Tak jest, uwaga odwrócona i złamani, złamani, ty, wystraszyli się. Dobrze, dominacja niczym w Metinie tureckich zawodników. Okej, okay. Teraz idziesz tędy, husario. Wy... dawaj, tam wjeżdżasz! Tu się wbijamy w tych! W sam środek! No i patrzcie, zobaczymy po bitwie, ile w ogóle zabiliśmy. Ciekawostka, ta bitwa z Francji, o tym przegrałem, bo myślałem, że już jest po bitwie. I się okazało, że nie, że jeszcze trwała. No i wychodząc z bitwy po prostu pojawił się nagle GWP. Lekki przypał, no cóż, jest jak jest, ale tu sobie zobaczymy dokładnie, jakie straty zadamy nieprzyjaciołom. A ci jeszcze się trzymają. Wow. Właśnie wbili się tutaj. I co? Są steady? No to zaraz będzie wsparcie. Będzie wsparcie. Dobra, jedziesz od boku. Wróg rozgromiony. No i konnicą wyczyściliśmy ich. I wcale jak na taką... no to jest była hamuwa. Tu już wiadomo, chciałem się tam bardziej postarać, ale... no przez ilość wrogów wyszła hamuwa. Ale mimo wszystko straty wcale nie takie duże, jak na to, ile mieli oddziałów, które kontrują kawalerię, prawda? Zobaczcie. Pole pełne trupów, pełne ciał wrogich. Ci też złamani. No to teraz, jakbyście dali radę w nich się wbić, no to też ich dokończy. No, to już ich skasuje. Oj, oj, oj. Piękny widok. Jamczar i husarz. Jeszcze z tej strony osaczeni. Czy to jest GWP? Czy jeszcze coś macie, panowie, co się trzyma? Ja myślę, że to jest już praktycznie GWP. Chociaż może jeszcze jakaś jednostka się trzyma najwidoczniej. Może jest to... na przykład artyleria. O, ci arkebuzerzy próbują ustrzelić, a tutaj nasz jeden żołnierz jest blokował między armatami. Pewnie jakiś ludwisarz Orban je wykuł. Okej, byliśmy z bitwy, zwycięstwo pełne. I więcej, uwaga, zadało oddziały husarii. O, nieźle. To też może dlatego, że wbijały się w prostsze cele. No jest to prawdopodobne. Tak uważam, więc możemy sobie teraz na sam koniec odkryć mapę. No i w ten sposób zabić jeńców. To była bitwa o Ankarę. Oj, też osada padnie. Czy ci przetrwali? Nie, ci też padli. Cudownie. No to tak, bierzemy tą Ankarę. Rok 1460. W 1454 był event o zdobyciu, o upadku Konstantynopola. Natomiast nie było eventu z bitwą pod Warną. Co mnie troszeczkę zasmuciło, bo jednak no ważna bitwa, ale w zasadzie to bardziej Osmanowie się powinni z tego cieszyć. To straciłem, bo też mi wjechali Rusini, już nie miałem tutaj wojska, żeby to utrzymać. Ale okej, okay, husaria przetestowana. Wiem, że jest to mocna jednostka, ale... nie jest też to coś nie wiadomo jak przepotężnego. No i wow! Nie ma Danii prawie! Co jest? Norwegowie wjechali, zajęli Lund. Tutaj Francja zdobyła Magdeburg, Hamburg. O kurde, no to Francja przepotężna. Papaj się tam nawet trzyma. Prawie całą Italię zjednoczył poza całą częścią Sycylii. Aż dziwne, że tego nie zajął. Mamy Lucy, ładnie się trzymają. Widzę, że no Gruzji nie ma, jak widzieliście. Pierwszy raz widzę, żeby Maurowie zostali wyparci.
Jakoś w Medieval Kingdoms to, że Rekonkwista się udaje, to jest normalne i tam praktycznie zawsze tak się dzieje, ale w Medievalu, na tych modach pokroju Stainless Steel, to nigdy nie widziałem. Tutaj Gaza należy do Mongołów, bo był dżihad po tej krucjacie, Mongowie bardzo mocni, Ruś Nowogrodzka skasowała Złotą Ordę w całości, Kijów jest lekko osaczony, no tutaj Litwa co ma ten swój Mińsk, Krzyżacy mają jeszcze Rewal poza Rygą, ale są dosyć słabi i Turku też najpewniej padnie na rzecz Nowogrodu. Wobec czego, no co, no Norwegowie z Francuzami i Nowogrodem dojadą Duńczyków na pewno. Osmanowie zostaną rozbici przeze mnie i Mongołów, bo no Mongołowie ich tak zalewają, a Imperium Osmańskie nie ma wielu armii. W koni stacjonuje pełen oddział, to jest jak widać syf, no nie wiem, dziwne mają AI. Trochę są zbugowani, bo ze swojego potencjału nie korzystają. Pokaż mi jeszcze uszeregowanie frakcji. Troszkę spadłem, ale no wiadomo, że tutaj zobaczcie praktycznie, no po tej turze skipowałem, czasem mnie atakowali, coś tam przegrywałem, nie było tego rozwoju. Chciałem dojść do Husarii. Dobra, drodzy Państwo, tyle. Seria jest skończona w takim stylu. Myślę, że całkiem okej. Cel się udało zrealizować. Przypominam, że na samym początku powiedziałem od razu, że zajmiemy sobie Konstantynopol, nie atakujemy Europy Zachodniej. Chcę wyprzeć Turków z Europy do Azji Mniejszej. No i się udało. Cel zrealizowany, seria na 35 odcinków, całkiem taka długość jak dla mnie satysfakcjonująca. Zaczniemy na dniach kampanię Gruzją w Medieval Kingdoms, a tymczasem tyle ode mnie. Trzymajcie się na sam koniec, jak się podobało, to możecie ocenić komentarzyk, subik, jakiś instant gaming na Facebooka, Discorda jeszcze zapraszam i Twitcha koniecznie. Trzymajcie się, na razie. Cześć!